huty. To w nich produkowana jest stal, która jako surowiec wykorzystywana jest w fabrykach. Rozgrzane piece, przelewająca się stal, skomplikowane procesy produkcyjne. Huty są kwintesencją przemysłu. Postanowiliśmy odwiedzić hutę ArcelorMittal Warszawa, która w tym roku obchodzi 60 lat działalności, żeby pokazać, w jaki sposób produkowana jest stal. Tworzyła się tu historia, pamiętne strajki. Można wspomnieć również o błogosławionym Jerzym Popiełuszko, który dla strajkującej załogi odprawiał mszę. To wszystko działo się tutaj w ciągu ostatnich 60 lat. I w tym miejscu dziś jest nowoczesny, bardzo nowoczesny zakład. Zobaczmy zatem, jak przebiegają procesy produkcyjne. Surowcem, z którego produkuje się stal w hucie ArcelorMittal Warszawa, jest złom. Ten najpierw trzeba przetopić. Trafia on zatem do pieca elektrycznego łukowego. Pod wpływem wysokiej temperatury uzyskujemy płynny metal, który następnie jest spuszczany do kadzi głównej. Przetopiony złom transportowany jest do serca stalowni, piecokadzi, w której przygotowany zostanie właściwy wytop. Do kadzi wrzucane są dodatki, które pozwolą uzyskać właściwy skład chemiczny stali. Operator pobiera próbki i przesyła je do laboratorium. Tutaj sprawdzana jest zawartość węgla i siarki, a także skład procentowy pierwiastków. Aby upewnić się, że skład chemiczny stali jest właściwy, wykonywane są co najmniej dwie próby. Łuk elektryczny, jaki powstaje pomiędzy trzema elektrodami grafitowymi, nagrzewa stal. Pod wpływem temperatury około 1650 stopni Celsjusza żelazostopy się roztapiają, mieszają i następuje faza rafinacji, a więc czyszczenia stali z wtrąceń metalicznych, takich jak związki aluminium czy siarka. Wszystkie zanieczyszczenia wyciągane są do żużla, znajdującego się wewnątrz kadzi. Po rafinacji kadź jest zabierana do następnego urządzenia, w którym zostaną usunięte zanieczyszczenia niemetaliczne, przede wszystkim wodór i tlen. Stal jest poddawana próżniowemu odgazowaniu. Przez 15 do 25 minut przetrzymywana jest w głębokiej próżni w granicach poniżej 1 tora. Po odgazowaniu wytop przekazywany jest do ciągłego odlewania. Z kadzi głównej stal jest przelewana do kadzi pośredniej, a następnie poprzez 4 rury osłonowe strumienia stali rozdzielana jest na 4 linie. Przez rury stal wpływa do krystalizatora, gdzie uzyskuje swój kształt oraz stopniowo krystalizuje się w całej objętości kęsa. Stal przechodzi zatem w stan stały. Kęsy wyciągane są z krystalizatora do wałów ciągnąco prostujących. Następnie palnikami tlenowymi cięte są na długość i przekazywane do chłodni. Ostygnięte kęsy stali mogą już trafić do walcowni, gdzie zostaną przetworzone na pręty o odpowiedniej średnicy. Jest to jedna z najnowocześniejszych walcowni w Europie. Została oddana do użytku 8 lat temu kosztem 100 milionów euro. Na tej walcowni właśnie produkujemy stal, która później jest przetwarzana na najbardziej odpowiedzialne komponenty w silnikach w większości samochodów osobowych jeżdżących po Europie. Stal układana jest na ruszcie. W piecu, pod wpływem temperatury od 1150 do 1200 stopni Celsjusza, jest uplastyczniana, dzięki czemu można ją poddać obróbce. Uplastyczniony kęs stali przechodzi przez walcarkę. Stopniowo, na poszczególnych walcach, zmniejsza się jego średnica, aż do uzyskania gotowego wymiaru. Po walcowaniu pręt jest chłodzony, a następnie cięty na długość. Później pręty są pakowane i przekazywane do magazynu. W sumie w hucie ArcelorMittal Warszawa produkowanych jest ponad 500 gatunków stali. W branży motoryzacyjnej wykorzystywane są m.in. do produkcji części skrzyni biegów, kół zębatych, wałków rozrządu, łożysk czy elementów układu zawieszenia. Każdego roku w hucie ArcelorMittal Warszawa produkowanych jest około 600 tysięcy ton stali.